Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 z trybu Fortnite. Tak jest, zaraz zaczynamy. Kto poznaje ten samochód? Kto poznaje ten samochód, zanim jeszcze go całego poznałem? Już po światłach tylnych, ktoś powinien z was poznać. Ile takich osób jest, co pozna? Siemaneczko, witam was serdecznie. Dzisiaj będziemy cisnąć w trybie Fortnite i zobaczcie, nie ma już śniegu. Będziemy cisnąć wiosenkę. Ja ostatnio miałem taki fajny klimacik u mnie, bo powiem wam, wyszedłem sobie na zewnątrz i tak fajnie ptaszki ćwierkały, no tak się wiosennie zrobiło po prostu. Mimo że jeszcze było no, trochę śniegu i zimno i paskudnie, ale usłyszałem te takie wiosenne ptaki i mi się tak miło zrobiło. 7 stopni, było taki wiosenny, fajny wietrzyk. No po prostu ekstra, ekstra. I nie mogę się doczekać tej wiosny, wiesz, kiedy wskoczę na rowerek, kiedy pochodzę sobie po lesie. Ech. Niedługo przestanie być smutno na dworze. Także się nie przejmujcie, wszystko wróci do normy. Mówię wam, na spokojnie. Ale póki co, możemy się bawić w trybie Fortnite. Ktoś tutaj się w ogóle do driftu dołączył do mnie, o co chodzi? Ktoś z tyłu ciśnie. O proszę bardzo, jakimś Mercedes. Też driftuje, ziom. Ej, ja go nie znam, on nie jest ze mną w ekipie teraz. Też driftuje, dawaj lecimy z nim, póki się sesja szuka. O, rozbiłem się. Uda się trzasnąć rondo? Sprawdźmy. O, ja pod prąd. Udało się wyminąć jakoś. Gościu, uciekaj! Był taki kiss de samochód. O, ledwo się udało go wyminąć. Awa, jedziemy dalej. Tutaj jeszcze jest takich kilka zakrętów ciężkich. Spróbujmy je tak dwójeczką. Cyk. I pyk. A, tak. Tak słabo wyszło, nie? Trójeczka, py, ciasno. Jest. Wiecie, czego nie lubię w Fordzie? Teraz jest fajnie, nie? Bo sobie, wiesz, leci dymek, nie pada deszcz, ale jak popada trochę deszczu, to nie dość, że jest troszeczkę bardziej ślisko, to jeszcze nie widać tego fajnego dymku spod opon podczas driftowania. No tego po prostu nienawidzę. Powinni dać inny kraj w Forza Horizon 5. Jak myślicie? No, ile można patrzeć na ten deszcz w Wielkiej Brytanii? O co chodzi? Dobra, tutaj, bo już całego ronda by tam nie pociągnął. Na tej dwójce za ciężko. Ej, słuchajcie, jedna osoba dała mi takiego, właśnie nie wiem czy protipa czy nie, w sensie taką podpowiedź, nie, żeby startować z miasta i jechać w kierunku lotniska i że są tam dropy nawet i z 10 poziomu. Czy to prawda jest? To jest prawda według was? No jadę w dobrą stronę, mam Mini Coopera, zobaczymy, przetestuję to. W okolicy widzę, że jest sporo graczy, to dobrze. No dobra, zbliżam się do lotniska i gdzie są te dropy? Szukamy, szukamy. Tu jest tak sporo otwartej przestrzeni, nie? Więc teoretycznie powinniśmy tu ładnie widzieć co i jak. Ale na razie nic nie widzę. Mówi, żeby tak szukać wśród kontenerów czy coś. Ale myśmy już to wielokrotnie badali, nie? Że te dropy tutaj w Fordzie, one są całkowicie losowe. Mimo to dzisiaj będziemy dropy sprawdzać po prostu tą miejscówkę na lotnisku i okolicy miejskie. Bo ja tak naprawdę chcę się troszeczkę tych terenów poduczyć, zwłaszcza miejskich. Gdzie na przykład mogę jechać na przełaj, gdzie lepiej jechać szosą, bo wiesz, nagle spotykasz taki murek, którego po prostu nie da się przejechać, nie? I to jest najgorsze, ja tych terenów miejskich, no ja wam powiem, bardzo słabo znam te tereny miejskie i chciałbym się z nimi zapoznać dzisiaj, okej? Ale wiosennie w tej Fordzie, kwiatuszki, zielona trawka, to jest to, to jest piękne. Pyk, ale super. Nie mogę się doczekać, aż wyciągnę rowerek, będzie taka zielona trawka wszędzie dookoła. Będzie ładnie pachnieć wiosną. Wiecie, już jest godzina 16. I już
Na zewnątrz jest jasno, nie? Tak zupełnie jasno. Zachodzi powoli słońce, ale wiesz, no możesz normalnie sobie wyjść i pochodzić, nie? A nie, że z latarką czy coś. Fajnie, już ten dzień coraz dłuższy. Ja się jaram takimi rzeczami jak głupi, bo ja ogólnie lubię przyrodę. I no teraz tej przyrody za wiele to nie ma, no. Popadało kilka dni fajnie śniegu i z tego śniegu już no niewiele zostało i zostało tylko takie, dużo takiego błota. Ponoć jeszcze ma trochę popadać i potem ma być już cieplej, no zobaczymy jak to będzie. Lucek Pogodynka. Zwłaszcza dla osób, które oglądają to w lato, nie? Ten odcinek. Jak są takie osoby, które oglądają ten odcinek w lato, to piszcie w komentarzu, a ja w lipcu przypnę komentarz w tym filmie, dobra? Żeby był na samej górze. To będzie śmieszne. To ja się teraz tak myślami przenoszę gdzieś tam w przyszłość, no bo przecież ja nagrywam ten film w lutym, nie? A już myślę o lipcu. Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucieli. Słuchajcie, klucze to klucze, wszędzie jeżdżę, szukam jakiejś miejscówki, jakiegoś dropu. Nic nie ma, tu ktoś pod górę podjechał, jest jakiś dropik, ale go nie wziął, więc Nissan GTR. Słuchajcie, to i tak lepsze niż to, co ja mam. Dawaj, bierz, super, w powietrzu zgarnąłem ten samochód. Pewnie się na mnie teraz rzucą, pomyślą, kurde, on wziął GTR-a, co za desperat. No musiał mieć Mini Coopera, dawaj, jedziemy na niego. Ale nikt się chyba nie skusił. Ktoś tam dalej pojechał, szukamy. Tak powoli dojrzewam też do tego, żeby zrobić taki specjalny odcinek, gdzie nie zdobywam żadnego samochodu, z nikim nie walczę. Albo inaczej, no mogę nawet z kimś tam walczyć, nie? Ale nie zdobywam żadnych aut, jedyne co robię, to próbuję wygrać Mini Cooperem. Wyobrażacie sobie coś takiego? Żeby od początku do końca Mini Cooperem i spróbować wygrać wszystko. O ja, wiecie ile ten odcinek by musiał trwać, żeby chociaż jedna taka wygrana się zdarzyła. Z tego co mi pisaliście i wysyłaliście nawet screeny na potwierdzenie, to niekiedy udaje wam się właśnie tym Mini Cooperem wygrać. I dla mnie to jest, no to jest wyczyn. To jest naprawdę wyczyn, bo nie wyobrażam sobie jechać do celu Mini Cooperem, tego ostatecznego celu, i ścigać się naprzeciwko Lamborghini. No trzeba jakąś taktykę na ten ostateczny pojedynek już mieć na końcu głowy i po prostu to zrealizować w odpowiednim momencie, albo trafić na ultra słabych graczy, którzy po prostu dadzą ci wygrać swoimi umiejętnościami, nie? Dobra, tutaj mamy kogoś, ktoś tam ciśnie, ktoś tam jedzie. Golf ale pojechał szybko. Ja tutaj mam takie wolne auto. Słuchajcie, wszyscy mnie mijają, nikt mnie nie chce, nie chce się ze mną ścigać. Co ja taki brzydki jestem, taki brzyda, że nikt mnie nie lubi tutaj? Nie chcę nic mówić, ale widziałem, że przed chwilą ktoś zdobył Gallardo Spider, a ja dalej mam samochód z drugiego poziomu. Czekaj, tu coś jedzie, no nic, ja muszę wyzwać na pojedynek, no. Nie wiem, jaki on ma nawet samochód, kto to jest. Ale spróbuję swoich sił. Co to? Z nim wygrać? To jest dopiero wyczyn. Makan i patrz, ucieka przede mną. Chłopie, dobra, gdzie jest strefa? O kurczę, jesteśmy w środku, także nie wiadomo, gdzie będziemy jechać. Czemu uciekasz, gościu? Ty zaraz wygrasz pojedynek. Ej, no nikt nie chce się ze mną ścigać. Tam się dwóch typów znalazło. Czekaj, o Mini Cooper! Zbawienie dla mnie, bierę go, chodź tutaj mały, chodź! Ej, zero dropów, jest autentycznie. Jedziemy, chodź do strefy. Chociaż tyle. Nie mam w ogóle stresu, że go wyzwałem na pojedynek na zasadzie, o, ja mam GTR-a, on ma Mini Coopera, bo, no, jego samochód też jest bardzo dobry. Ma trochę może niższą prędkość maksymalną i ten napęd na przód go troszeczkę eliminuje na, wiecie, offroadach, ale generalnie Mini Cooper wcale nie jest dużo lepszy od tego Nissana, nie? GTR-a, naprawdę. Ja muszę tutaj wyzywać na pojedynki i zdobywać nowe auto, bo nie ma dropów. A tu się już zaraz mecz kończy, 21 osób do końca zostało. Zobaczcie, ktoś właśnie zdobył Audi R8. Ja tutaj co chwilę widzę, jak ktoś zdobywa jakieś naprawdę super auta. Ja dopiero będę miał auto z trzeciego poziomu. Właśnie mnie goni Audi R8. Patrz, goni, jedzie za mną. Mam jeszcze chwilę, żeby zmienić auto. Pyk. Zmieniam na Lancera z trzeciego poziomu. I Audi, gdzie to Audi? Zrobiłem tego trika, nie? Że długo nie zmieniałem auta.
Dzięki czemu to tak jakby zniknąłem z mapki i to Audi myśli, że zostałem pokonany. O, tam ktoś jedzie. Bierzemy go, bierzemy. Co on tam ma? Zobaczył mnie! Widzieliście, jak mnie zobaczył? I będzie mnie teraz ścigał. Zapraszam, zapraszam. Jedzie za mną, jedzie, będzie wyścig. Dobra, musimy to jakoś fajnie rozegrać. Jedźmy na skraj strefy. On będzie za mną jechał na pewno. Taki fajny samochodzik sobie pokonać, czemu nie, nie? O kurczę, dogania mnie na skraj strefy, Lucek, dawaj na dół. Nie może mnie zatrąbić. O nie! Nie może mnie zatrąbić teraz. Na skraj strefy i potem jechać naprzeciwko niemu. To jest jedyna szansa, żebym dał radę go pokonać. Patrz, jak fajnie goni. Uuu! Jedyna osoba, która uważa, że nie jestem brzydki i chce mnie wyzwać na pojedynek. Bardzo fajnie. Dobra, zawracamy. Urósł! Może być trudno wygrać ten pojedynek. O ja, on już jedzie za mną. On już się też zawrócił. Nie. Nie dam mu, dawaj Lancer. Kurde, no tutaj nie ma gdzie się rozbić. To już jest przesądzone. Tu musiałby, nie wiem co ten gościu zrobić, żeby przegrać ten pojedynek. Dawaj, cisty tutaj. O, ale patrzcie, jeśli chodzi o takie, taką prędkość maksymalną, wcale nie jest tak źle z tym Lancerem. Nie traf, nie wiem, wyleć w kosmos, niech ci się gra skraszuje, cokolwiek. O nie, prosto do celu. Kurde, ale boli. No i tak to jest, jak się słucha czyjejś rady. Lucek, jedź sobie do miasta i w stronę lotniska, tam znajdziesz fantastyczne dropy. No, czasami nie warto, tak serio mówię, nie? Że czasami nie warto słuchać czyichś rad, bo wiesz, ktoś nie jest w twojej skórze, nie wie kim ty jesteś, nie wie jakie ty masz przeżycia i na co cię stać, co możesz zrobić, co potrafisz, nie? A na przykład załóżmy, że jest taka sytuacja, że ktoś mówi ci: dawaj, chodź, pójdziesz ze mną popływać, będziemy sportowymi pływakami, nie? Uczysz się z nim pływać, a na przykład ty masz mózg do programowania, nie? I on robi z ciebie pływaka, doradza ci, że ty masz pływać tak, robić coś tak, podczas gdy ty byś mógł, nie wiem, zarabiać kupę kasy jako programista. Robić gry czy coś takiego, programować różne rzeczy. To nie tylko gry się programuje, ale też masę innych rzeczy i... O, programerci będą mieli, oj, dużo pracy w przyszłości. Dobra, a my teraz wybieramy kolejne miejsce do dropu i tak jak mówiłem, ogarniamy tereny miejskie, więc spróbuję znaleźć tutaj tym razem jakiś fajny drop w mieście. O, tu jest jedyny taki problem, że kurczę, nie widać tych samochodów za budynkami, nie widać tych dropów, nie? Musisz tak jechać uliczkami, patrzeć lewo, prawo, tył, przód, żeby coś wypatrzeć, nie? Chyba że są jakieś takie miejsca charakterystyczne w tym mieście, jakieś ronda czy coś, gdzie te dropy zawsze są. Ja tutaj prawie nigdy się nie pojawiam, właśnie z tego względu, że ciężko dojrzeć coś z daleka i nawet możesz coś, jakiegoś dropa ominąć o, wiesz, paręset metrów, nie? Albo parę dziesiąt metrów, bo jest na przykład schowany za budynkiem, a ty go nie widzisz, nie? No, zobaczcie, jedziemy sobie teraz, cyk. Nie możemy sobie odpalić tutaj drona w tym trybie, nie? Przydałby się. I co? I gdzie ja mam znaleźć teraz jakiś dropik? No nic co nie ma. Ale trzeba tutaj się troszeczkę pokręcić i poznać to miasto lepiej, zwłaszcza takie miejsca, gdzie można, na obrzeżach miasta, gdzie można sporo poskracać i przy okazji może uda się coś znaleźć, ale chodzi o to, żeby się nauczyć tego miasta, tak wiesz, dobrze, tak fest dobrze na eliminatora, nie? Więc tutaj kilka razy nawet poprzegrywać, ale żeby poprzegrywać, wiesz, ucząc się czegoś. Jest Mini Cooper kolejny. Ciekawe, czy za mną pojedzie. Pojechał prosto. Nie chcę walki, szkoda. Ty, słyszę w słuchawku. Słyszałem tego drona, co tu lata. Ej, słychać, na słuch trzeba troszeczkę ogarniać te dropy tutaj w mieście. Oho. Jest! Szósty poziom, całkiem spoko, nie? Ja tak muszę kierować się w kierunku już, wiesz, strefy, bo kurczę, jestem daleko od strefy. Ale jeszcze sobie tutaj trochę pojeżdżę, no. Było słychać dosyć wyraźnie ten drop za budynkiem. Więc tak tutaj się szuka tych dropów, kurczę.
Trzeba to ogarnąć, trzeba jak na słuch, jak w jakimś, nie wiem, w jakiejś Apex Legend czy coś takiego, w jakiejś strzelance, żeby słuchać przeciwników, tak tutaj trzeba słuchać dronów. Faktycznie coś się znalazło. Słuchajcie, często pytacie się o to, jaki mam sprzęt, jaką mam kartę graficzną, jaką mam kierownicę. Wszystko macie w opisie tego filmu. Wszystko, tam jest rozpisane, co chcesz i nie chcesz. Dobrze, wiecie co, ja muszę tak trochę już zacisnąć gacie, bo ta strefa naprawdę mi tutaj dogania. Zacisnąć gacie? Co to za powiedzenie? Nie wiem, dobra. I załóżmy, że jestem teraz pod presją i intuicyjnie szukam jakiejś drogi. Czekaj, tu jest jakiś dropik, a co to jest? To jest lepsze auto, chcę go. I tak na środku ulicy, nie za budynkiem czy coś, tylko jest problem, bo właśnie ta strefa zapieprza. Nie wiem, czy ją dogonię. Może się uda, daleko jest do tego, nie wiem, nie będę patrzył. Dobra, jadę na czuja teraz. O kurde, to żem się wpakował. I tutaj po prawej stronie jakoś jest taki murek nie do przebycia, no nie? Gdzieś są takie budynki, tam trochę boiska jest. Tak, bo w Fordzie Horizon, nie wiem czy wiecie, ale w Fordzie możecie sobie znaleźć też boisko. Dobra, ja sobie pojadę trochę drogą. O kurde, ej, wypadnę z gry zaraz. Dawaj, bowler, jedziesz. O dobra, tu już jest koniec strefy. No nie ma źle, no nie ma źle, jest git. I teraz jak, ten timeout mi się naładował i on tak już zostanie, więc jak następnym razem wylecę poza strefę, to już będzie tak o, pyk, i po ludzku, nie? Plus taki, że udało mi się naprawdę bardzo fajne auto zdobyć. I możemy się już tutaj zacząć ścigać, nawet na mapce mi się przez chwilę ktoś tutaj pojawił. O, zebrał tam z góry i pewnie będzie chciał sobie zrobić hopę, a na dole zeskok go troszeczkę spowolni. On ma chyba regalię, coś tam dużego ma. Co on robi? Jedziemy po niego. Co? Gdzie on jest? On jest poza strefą. Patrz, 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 idealnie. Dawaj, 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 na pojedynek, od razu, od razu. I on się, wiesz, będzie tutaj rozwalał, nie? A my już, cyk. Ha, ha, takie akcje są najlepsze. Trzeba z tego korzystać. O, fuck. Takie dobre auto i co? I trafiłeś w drzewo? O co chodzi? Ten gościu już mnie nadgonił. On ma chyba golfa. Golfy są dobre. Omijam ten las. Nie ma co ryzykować, nie? W tym wypadku. Dobra, dobra, dobra. Gdzieś tam ciśnie. Na dachu gościu leciał. Dlaczego? Gdzieś tam prosta droga. Przynajmniej dla mojego bowlera. I pyk, ostre zakręty. Co tu mamy za dropik? Good. Ej, fajne dropy w tym meczu są. Może coś z tego i będzie dzisiaj. O, 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 czekaj, nie budynek, budynek to nie chcę. Nie chcę się przykleić do niego. I pyk, jesteśmy na prostej. Wiecie co, włączyłem sobie ABS w Fordzie Horizon. Zawsze miałem wyłączony, bo tam coś do driftu i tak dalej. Ale generalnie lepiej jest mieć włączony ABS. No bo w większości współczesnych samochodów no jest ABS, kontrola trakcji. Kontrolę trakcji mam wyłączoną właśnie ze względu na drifting, nie? Lubię dodać gazu, żeby się kopciło i tak dalej. To mam wyłączone, kontrolę trakcji. ABS postanowiłem sobie włączyć. Patrz, jakie fajne auto teraz mam. To już jest naprawdę niezły upgrade. Dobrze, tutaj mamy kolejny drop, drop za dropem. Poprzedni mecz był naprawdę suchy pod tym względem, a tutaj jest ładnie. Ładnie, dawaj zawracamy. Haha! Czekaj, 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 muszę się obejrzeć i... Obejrzeć i... Supra! Dwa kilometry. Powodzenia, Supra. Goście myśli, o Supra, Supra najlepsza, 1000 koni, woo! Ale nie wywi na to, że gościu. I porobiony, nie wiem czy zmienia się ten samochód, naprawdę, jak będzie coś głupiego, to nie zmieniam go, bo on jest świetny i myślę, że na koniec meczu też będzie dobry. Typu tam się strefa zmniejsza, nie wiem czy zdążę do punktu.
O ja muszę hamować, bo jak wylecę poza strefę. Nie, dobra, dobra, zdążyłem. Jest git. Udało się go pokonać. Nie, nie biorę SLS-a, słuchajcie, zostaję przy tym aucie, naprawdę. Ja już to przerabiałem setki razy i wiem, że lepiej zostać przy dobrym offroadowym aucie, jak się mecz zbliża do końca. Przy okazji możemy sobie popatrzeć, jest tu sporo dropów na tym meczu z poziomu 5, 6. Naprawdę w porządku, zobaczcie, tutaj są nawet 2-3 dropy z różnych poziomów, pewnie z niskich, nie? Ale nie, 5 poziom, to już patrzyliśmy wcześniej. Tu ktoś zabiera sobie dropik, a ja go też zabiorę chyba na pojedynek. O, on mnie zabrał. BMW M4? Dobra, zapraszam. Ej, brać M4, ja nie miałem jeszcze M4. Nie wiem, czy ją będę chciał nawet. Dobra, czekaj, muszę tu wycyrklować między drzewami, bo M4, no może na offroady nie jest dobra, ale to generalnie jest szybki samochód. Nie ma co mu, wiesz, za bardzo odpuszczać. O nie, drzewo! Och. Wyskoczyłem. Nie! O Boże! Jak boli! Ała! Ała! Co za ból! Miałem tak fantastyczne auto i ono mi się wybiło tam na chopce. Nie mogłem skręcić w powietrzu. I jaki ból! A zresztą tą M4 bym przytulił, bo ja nawet nie wiem, czy kiedykolwiek miałem ją w trybie eliminator. Naprawdę, chyba nigdy nią nie jeździłem. Nie jestem pewny, czy by była dobra na offroad, ale gościu sobie jakoś poradził, więc generalnie chyba też bym dał sobie jakoś tam radę, nie? Czy nie? O, już tutaj chciałem jeszcze te zakręty porobić, ech. I tym razem wybierzemy sobie tereny podmiejskie, tutaj zaczynając od góry. Tam jest kilka takich skrótów, które można wykorzystać, a także z tej góry, jak się zjeżdża, to są kamienie, których nie można przebyć. Pamiętacie odcinek z Aventadorem, jak się zawiesiłem? No po prostu kosmos. O ja, nie uwierzycie. Zobaczcie na to. Patrzcie, gdzie jest drop. Ja nawet nie byłem, tam chyba nigdy nie byłem w tej grze. Na szczycie tej góry. Na tym szczycie chyba nigdy nie byłem. Nawet nie wiem, czy tam się może, czy tu się można dostać. Ej, ale super. W trybie Fortnite dowiaduje się nowych rzeczy o grze, ekstra. Dobra, próbuję. Czwarty poziom, Subaru, nie najgorzej, ale czy to nie jadę tam Mini Cooperem? Może być problem. Będziemy musieli, kurczę, trochę kombinować. Dawaj mały, dawaj. Tu jest pionowo do góry, a jakoś się wspina. Mówię wam, ten Mini Cooper nie jest taki zły. Jezu, ale trzeba powalczyć o to Subaru. Jak trzeba powalczyć. I co teraz? Są jakieś głazy, przecież ja nie podjadę tym małym gnojkiem. No zresztą to jest bardzo wysoki szczyt, zobaczcie. Ja nie wiedziałem, że tu można wjechać. Że tu jest w ogóle taki wysoki szczyt w Forza Horizon. Ładnie, tu dużo rzeczy stąd widać. Fajnie, bierzemy, oczywiście. Też bardzo dawno tego samochodu nie miałem. Ojej, ojej. 5 metrów nim przejechałem. Ej, świetna jest ta górka, musimy tu zlot zrobić. Albo ja tu jakiś wyścig ogarnę, albo nie wiem, coś takiego pomyślam. Jakiś test może w Super 7 czy Super 8, nie wiem jak to się nazywał. Ten update do Forzy. Ej, nie mogę stąd zjechać. Dobra, pykło jakoś. Udało się i znowu muszę gnać, żeby uciec przed strefą. Subaru, ojej. Bardzo dobry. Dawaj na koła. Ekstra. Jedziemy dalej. Tu już strefa mnie goni. Będzie tak jak z bowlerem, no nie? No i zgadnijcie, co się dzieje. Nie mogę zjechać z tej góry. Jestem w tym miejscu i tutaj też muszę sobie poszukać jakichś takich skrótów, żeby móc łatwo zeskakiwać, bo czasami może być właśnie taki pojedynek, który będzie zależał od tego, jak ty dobrze zeskoczysz z tego miejsca. Trzeba tak zeskoczyć, żeby na... Zobacz, jak daleko muszę. Ja nie wiem, czy ja nie przegram przez strefę zaraz. Dałem przez... Ja pierniczę. Ej, nie mogłem zjechać z tej góry. Jakieś 3 minuty tam się tłukłem. A tu pod miastem jakieś dropy. Tutaj drugi poziom. Tu poziom... Nie wiem, czy uda się zobaczyć. Drugi, jeny, co to tak? Ktoś mnie tu w błąd wprowadził, że tu fajne dropy są chyba.
Dziesiąty poziom dropu, no ciekawe. Ja tu przegram przez to miasto. Ej, autentycznie, ja to zaraz kurde przegram. Uwaga, 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 uda się czy nie? Ledwo, zobaczcie ile mi zostało do timeouta. O rany, ale Subaru ciśnie, ładnie ciśnie. Na piąteczce kurde dwie paki, ładnie. Dobra, pięknie. Nie no, gdzie Lancer? Znowu chyba sesja z dziwnymi dropami jest. A co my tu mamy? Ktoś się schował za budką. Co on tu robi? What's up, homie? Piąty poziom i to wiesz, taki offroadowiec, może być ciekawie. Dawaj Subaru, ciśniemy. Jak widzieliście, Subaru, bardzo dobry samochód do jazdy po skałach, ale tutaj wygląda na to, że będziemy mogli jechać sobie asfaltem. Skorzystam z tej opcji, raczej nie chcę jechać przez las. Zobaczymy jak ten gracz zrobi. Nie wiem co on tam robi, stał i chyba próbował mojej taktyki, że czeka sobie przy dropie, aż ktoś przyjedzie i go wyzwie na pojedynek. Z tym, że on był zwrócony w kierunku ściany strefy, a to znaczy, że punkt będzie w przeciwną stronę. Dobra, gościu wybrał tą gorszą trasę, tą gorszą opcję, czyli jedzie przez las i już widzę, że się rozwalił, także no... Przykro mi. Co to tam? Coś spadło. Ktoś jedzie za mną. Tu jakiś drop, pewnie słaby, bo już by był zabrany. Tutaj jakiś dropik. My skręcimy sobie. Wow, ale mnie rzuciło dziwnie. My sobie już tutaj zjedziemy. Skały, skały, kurde. O, skały. Ty, bo gość ciśnie. Znowu będzie to samo, że prowadzę, on nagle magicznym sposobem wygrywa. Takie wygrane powinny być zarezerwowane dla mnie, no jak? Ej, jak będę dużo przegrywał, wyciągam herbatkę, bo to już jest za dużo tego. Magiczna herbatka zrobi temat, lekko. Ale na razie chyba idzie dobrze. Podobało mi się to... O, wezmę sobie Rebela. Podobało mi się to Subaru, bardzo ładnie brzmiało. Rebel to jest chyba mój najlepszy samochód w klasie S1 na wyścigi przełajowe. Naprawdę, tak go sobie fajnie stuningowałem. Kurde, muszę zawrócić. Audi. No właśnie, bo ono rozpędzone, nie? Było. Może być problem. Co zrobi Audi? Dobra, jedzie dobrze, jedzie. Aha, on jedzie na tą hopę. Rozwali się budynki. Ja pierdziut. Przykro mi, panie Audi Kaudi. Dawaj, Rebel. Skaczemy. Czy będzie dobre lądowanie? O, piękne lądowanko. Oczywiście. Tam widziałem jakiś dropik nawet z jakiegoś ładnego poziomu był. Także spoczko. Przyjemnie jest patrzeć jak ktoś się tak rozwali, ale nieprzyjemnie samemu się tak rozwali, co? Proszę bardzo, Quartz Regalia. Jak paskudny dźwięk zrobili w tym aucie, nie? Tutaj dali tą V12 bez nadzieja, mogliby coś takiego, wiesz, żeby to brzmiało, taki gardłowy wydźwięk miał. Fajnie by się tym jeździło, a nie, to brzmi jak stado pszczół. W ogóle są stada pszczół? Chyba chmary bardziej, nie? Albo ule pszczół. Tak się przyjęło, że się mówi stado pszczół. Jak one tam mają? Stado? No w sumie mają tą królową. Nie wiem jak to się mówi. Ktoś z was pszczelarzem może? Nie no, ciśnie ta regalia. Ojej, 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 ojej. O! Bardzo łatwo w drzewo jest, jak się za szybko jedzie i to tak wiesz, wybijecie to wielkie zawieszenie w powietrze. No to łatwo jest uderzyć w drzewo, wtedy leci! Dobra. Ktoś tam widzę, jak tutaj wygląda strefa. Aha. Aha. To ja bym proponował ustawić gdzieś tutaj na skraju, bo to jest dobry samochód też na końcówę, nie? Kurczę, ale ja nie lubię tak pasywnie i stać i czekać na śmierć. Wolę... O, czekaj, ktoś się tu ściga. Ktoś tu prowadzi. Skończy pojedynek i od razu go w obroty. Tutaj dwóch się ściga, to wybierzemy tego, co ma gorszy samochód, nie? Czekaj, gdzie oni jadą? Aha, dobrze jadą. Chyba nawet w to samo miejsce.
To nie, chyba, że to jeden i ten sam pojedynek, teraz zobaczymy. Co oni tu mają za auta jakieś dziwne? Aha, Subaru, a to z przodu? Policyjne jakieś. Dobra, kto wygrał? Gdzie on tam? Gdzie jest wygrany? Wczytuję się chyba. O, dobra, jest, mam go. Idealnie, dawaj go to. Nie! Jeszcze się nie pokazał. Dobra, mam go, kurczę. Ale to jest trudno trafić, dawaj, 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 legalnie. On chce się ścigać? Ekstra, dawaj, dawaj, chodź. Dawaj, legalia, jedziemy. Tak łatwo było wygrać, zobaczmy teraz. Jest, chyba będzie, chyba będzie. A, pojadę sobie na przełaj, co mi tam. I kamienie, i drzewo. Nie, uda się. Wierz w siebie, Lucek, kurde. Pięknie. Mogłem jechać ulicą, nie ryzykować, nie? Ale zrobiony. Dziwne, dziwne było to wyzwanie na pojedynek. Dobra, Audi RS, RS6. Myślę, że spoko. Teraz gdzie będzie koniec? Bo tu już chyba zaraz będzie koniec, nie? Tak, 9 osób zostało. Ktoś tam za mną próbuje. Ktoś ma chyba Audice. Ja myślę, że strefa skończy się tak jak teraz jadę. Chodź, chodź. On ma SLS-a, słuchajcie. Dobra, niech wyzywa. O kurczę, gdzie? Gdzie? Gdzie trzeba jechać? Mapa, mapa, mapa. O kurczę! O, ale dobrze, dobrze, że tam pojechał. On pojechał w te najgorsze kamienie tym SLS-em. Na pewno. O kurde, ja też mam kamienie. O kurczę, ja na pewno cztery koła. Quattro w końcu, jedź! Tylko, że on jest w skałach. Tam się. Nie wiem, czy stamtąd jest w ogóle jakikolwiek wyjazd. A on się tam wrąbał w ten wodospad. Wiecie gdzie, nie? Ja tam Aventadorem raz... O kurde! O kurde! Ja tam Aventadorem raz utkwiłem, a teraz Audi mi się... Ej, to jest... To się nazywa Quattro, poważnie? Jak ono ląduje na dachu za każdym razem? Dobra, więcej nie będzie tych pojedynków. Udało mi się, bo bym przegrał. Ja myślę, że to będzie gdzieś w tę stronę. Musimy wrócić na tamtą drogę. To nie jest ta droga, nie? 9, 8, 7. Otworzę mapę, zobaczę, czy się na mapie pokaże. 3, 2, 1. O, gościu jeden już tam jedzie. A, nie mogę otworzyć mapy. O kurcze. Takie coś. Okej. Jeden gościu się tutaj zbliżył. Musimy pojechać za nim. Najlepiej by było właśnie być tam chyba z drugiej strony. Nie tak jak ja teraz jestem, w sensie tam bardziej bliżej jeziora. Przyfarciłem trochę z tym SLS-em, na zasadzie dobrze, że koniec pojedynku przed końcem naszego pojedynku. Okropne jest to Audi, zabierzcie mi je! Dobra, gdzie to w ogóle jest? 4 km. Aha, takie coś. Dobra, pojedziemy trochę szosą. No już tam gościu pocisnął tą samą drogą co ja, więc jak się nigdzie nie rozwali, to wygra. Tam ktoś miał SLS-a, tutaj można dużo szosami ogarnąć, nie? A, dobra, troszeczkę po prawo i ciśniemy na przełaj. Nie mamy już innej opcji. Oby się udało, oby się udało. Milimetry, gościu! Milimetry! Dobra, gdzie teraz tu? Ktoś tam widzę z przodu już jest. Ale się rozwalił chyba. Chyba się rozwalił. Typo. Okej. Okay. Tak, rozwalił się. A, ktoś dojechał, kurczę. Ktoś jechał zupełnie inną drogą. Fajnie, fajnie. Czyli co, zbadaliśmy sobie dzisiaj takie bardziej tereny miejskie. No i czasami się coś tam trafi i ogarnęliśmy, że można wysłuchiwać jakby, gdzie są dropy za budynkami, nie? Ale generalnie przeważnie strefy są daleko później, trzeba cisnąć i prawie, że przepieprzył
wiesz, przez to, że byłem w tym mieście, nie musiałem potem gonić strefę. Paskudna sprawa, paskudne uczucie. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek, trzymajcie się ciepło, na razie, hejas.